Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kreu, witam w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Mirage. Moi drodzy, jeśli tak to mogę powiedzieć i ująć w słowach, zdarzyła się pewna awaria, a mianowicie złamałem puzzle wskazujący w lewej dłoni. Dlatego też w dużej mierze w chwili obecnej tutaj gameplay może trochę być lamazarny. Na pewno nie będzie tutaj uników, albo jak będą uniki, to będą robione w dość dziwny sposób. Dlatego też wybaczcie mi taki gameplay, ale niestety nic na to nie poradzę. Jestem tutaj w okolicy, jakby nie patrzeć, naszej nowej siedziby odkrytej, dlatego że mamy spotkać się z Rebeką w sprawie krachu, albo karchu. Nie wiem, jak to zwać, jak to w ogóle tutaj na polski przetłumaczyć. Mamy też jakąś notatkę, dlatego też ja sobie ją przeczytam. Tajemniczy list, ukryty, jak masz chwilę, to powinieneś wiedzieć o towarze, jaki pojawił się na ulicach. Zwie się tajemniczą przyprawą, plotka zaś głosi, że ludzie gotowi są za jego szczytę niemalże zabijać. Nikt nie wie, skąd pochodzi, mam jednak przeczucie, że ty zdołasz to odkryć. Być może znajdziesz odpowiedzi na kramie z przyprawami na wielkim bazarze. Czyżby delikatnie jakieś tutaj, można powiedzieć, że wchodziły w konszachty narkotyzen? Może nie, chociaż widzę, że tutaj też mamy tajemnicze odłamki, moi drodzy. Dlatego też możliwe, że zajmiemy się tym w pierwszej kolejności, jako że jesteśmy tutaj w pobliżu, a ja znając życie, nie będę miał zamiaru tam wracać. W międzyczasie nie wiem, czy to było w poprzednim odcinku, czy też po poprzednim odcinku. Ulepszyłem tutaj odzienie nowicjusza Alamutu na drugi poziom. Dodałem sobie barwnik piaskowy nowicjusz. Miecz piasków oraz sztylet piasków zostały ulepszone przeze mnie na maksa. Oraz została tutaj transmogryfikacja nałożona, bodajże zmiana wyglądu na te standardowe bronie Basima. Co do naszych rzeczy, strzałki sobie ulepszyłem. Strzałki ulepszyłem w sposób następujący, że wypuszczają chmurę dymu, która usypia wszystkich wrogów w okolicy. Dlatego też w dużej mierze będziemy mieli za chwilkę tutaj chyba możliwość przetestowania sobie kilku rzeczy. Okej, wy sobie pójdziecie spać. Ja sobie to przy okazji zabiorę. Tutaj nikt mnie nie powinien chyba delikatnie widzieć. Nikt się nie powinien chyba do mnie delikatnie przyczepić za to. Nawet idzie dosłownie idealnie z tego względu, że jednak te strzałki usypiają dosłownie każdego, kto jest w pobliżu wybuchu tych strzałek, dlatego też w dużej mierze naprawdę to się sprawdza. Panie szanowny, jako ty masz zajebistą czapkę. Nie powiedziałbym, że takie rzeczy można tutaj znaleźć. Czyżby może jakiś zarążek kosmitów? Może? Jednak takie czaszki znajdowano w tamtych czasach, z tego przynajmniej co się dowiedziałem w serialach, o serialach czy też materiałach tutaj odnośnie właśnie kurde, wyleciało mi to z głowy, odnośnie jakby nie patrzeć wszystkich starożytnych tajemnic. O, proszę, no proszę, proszę, robi się naprawdę interesująco. You seem shorter than I remembered, Basim. A, tak, oczywiście jest jeszcze bardzo, bardzo miła. No, we're not here as enemies. No, but we never held back on the training ground. Roshan tells me you are local here. In a manner of speaking, I lived here a time before I left for Anbar. Hmm. This place is no different from the places I'm used to. The rich wipe their shit with the clothes of the poor. That is the Karch I remember. It is your Karch no longer. Rebecca has uncovered a district tainted by corruption. Stronger than usual. Rumors of harassment from officials, and goods being controlled and seized. We think someone here has a hold over the district. Let me guess. The Order. A grand auction is happening. The Dairat al-Mal. An annual show of silk robes comparing their golden spoons. No surprise, but this event is invite only. There is a high chance one of our targets will attend. So, gain entry into the auction and find the one behind this. Mumtaz, you catch on quick. No, proszę, proszę, jak ty cwana jesteś w dużej mierze.
I can show you where they are brewing. Join me outside when you're ready. Spoko, spoko, Roshan. Nie ma problemu. Za chwilkę do ciebie dołączę. W międzyczasie chciałbym sprawdzić, czy mogę sobie tutaj delikatnie uzupełnić moje rzeczy. Jednak troszkę rzeczy straciłem pomiędzy tymi odcinkami. Eliksir strzałka. Okej. To jest tak. Mój panie szanowny. Można powiedzieć, że zdrajco. Czy ja coś mogę sobie tutaj ulepszyć? Chyba nie. Nóż tak samo został ulepszony na drugi poziom. I tutaj mamy ciężkie ostrze, potrafienie wytrąca przeciwników z równowagi. Zwiększona pojemność to już było. Strzałka, tutaj mamy zwiększoną pojemność oraz tą całą chmurę uderzeniową. Nakłada efekt, aktualny efekt strzałki na cały obszar działania. Tutaj mamy śmierciona śladawka, ale czy ja tego potrzebuję? Cel nie jest usypiany, lecz zatruwane. Jeśli tutaj w dużej mierze można powiedzieć, że cele by były właśnie berserkami, to by było o wiele bardziej skuteczniejsze. Jeśli to połączymy z tym, to dosłownie będzie idealnie. Chyba że jeszcze to obrażenie nie budzą celu. Efekt uśpienia jest trwały. Tylko że do tego potrzebuję niestety komponentów w ilości 150, a posiadam setkę. Muszę na pewno się przeskoczyć sobie do naszego przyjaciela, którego tutaj delikatnie mamy. Naprawdę musicie mi wybaczyć, ale niestety delikatnie tutaj nie mogę się skupić przez tego palca na graniu. Bardziej staram się, żeby trafić w odpowiednie klawisze na klawiaturze. Niestety granie na padzie tak samo nie wchodzi w grę. Ale myślę, że damy radę sobie w dużej mierze ogarnąć. Moja pani mistrzyni, powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy my cały czas będziemy szli na piechotę, czy gdzieś tutaj siądziemy gdzieś na wierzchowce? Bo jeśli będziemy szli na piechotę, to ja w dużej mierze mam troszeczkę rzeczy do roboty tutaj w okolicy. A mianowicie będę starał się każdego zrabować, kogo tylko możemy. Chociaż obawiam się, że może mi to delikatnie tutaj nie wyjść z tego względu, że jednak to są quick time eventy. A tak jak wiadomo, quick time eventy nie są aż tak bardzo idealnie tutaj ułożone. Ale dobra, myślę, że ktoś tutaj się za chwilkę trafi z jakąś sakiewką, o wilku mowa. Dawaj sakiewkę. Jeszcze na razie nie jest aż tak bardzo źle. Naprawdę tutaj w dużej mierze mamy te, można powiedzieć, że mamy tutaj mi wręcz dość szerokie. Spokojnie, Roshan, spokojnie. Ja tutaj próbuję jeszcze dorobić sobie na boku. Bo jednak w dużej mierze aż tak bardzo złotem nie sypiecie mi tutaj. Jeśli uda mi się jeszcze kogoś tutaj garnąć, to będzie naprawdę interesująco. Tak, 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 wiem. Wiem, że się oddalam od ciebie. Nie musisz mi tego pominać. Ale naprawdę staram się w dużej mierze naprawdę raz, żeby być koło ciebie. A dwa, że przy okazji sobie dorobić trochę na boku. Widziałem żółtą sakiewkę. Dziękuję bardzo serdecznie. Który z was miał jeszcze długą żółtą sakiewkę? Okej, dziękuję. Myślę, że na tą misję tyle mi wystarczy. Nie, oczywiście, że ja z biznesu mi się tutaj odpalił i potrzebuję naprawdę więcej gotóweczki w pobliżu zgarnąć sobie na boku. Bo coś czuję, że w dużej mierze naprawdę ta gotówka mi się przyda tutaj w niesamowitych ilościach. Okej, dobra, jeszcze nie jest aż tak bardzo źle. Tam widzę, że mamy kogoś z chyba kolejnym artefaktem dla naszego Darvisa. Darvis to jest ten z Ironmana komputer. What was it like the first time you took a life? I barely recall.
It was a man I used to know well. Before all of this. Before the Hidden Ones. You do not remember? My memories are buried next to him. I refuse to let his death hunt me. The way his breath hunted me when he was alive. I won't let the past define me. This is why I now consider myself the daughter of no one. If we do not quell the storm within us while awake, it takes us in our dreams. Like with you and your genie. No proszę, proszę, kogoś tutaj naprawdę nosi na prawo i lewo w związku z tajemniczymi zabójstwami skrytymi. What caused this aggression? Let's find out. I've also heard they're seizing foreign goods, mostly from the East Road. The East Road? I believe I know someone who can help. It has been an age. Hopefully he is still around. I would be happy to see him again. No proszę, proszę, mamy tutaj kogoś delikatnie pomocnego. I will not. I know nothing stays the same. Dobra, idziemy, zobaczymy, co mamy tutaj w ogóle do roboty. W ogóle, jak wygląda to całe śledztwo? Bo na pewno się to trochę rzeczy tutaj delikatnie pozmieniało. Chwilowo przerwę Wasimowi. Mamy kolejne oczywiście śledztwo, mam jakieś tam delikatne poszlaki. Jestem ciekawy, jak to w ogóle wyjdzie. Ale mamy w ogóle trzy różne śledztwa w jednym wątku. Dobra. Stary znajomy. Tutaj mamy bazar oraz mamy nieodkrytą sprawę. Idealnie. Maybe I could first pay an old friend a visit. Okej, wybaczcie to wyciszenie, ale naprawdę tutaj delikatnie zrobiłem sobie, można powiedzieć, że ponownie kuku. No dobra, mamy dodatkowy punkt umiejętności, chociaż z tego co widzę, to on mi chyba delikatnie nic nie da. Chyba, że posiadam dwa dodatkowe, nie posiadam dwóch dodatkowych, bo jednak dodatkowe narzędzie by mi się przydało. Chociaż może i nawet zbieranie noży, czyli bym potrzebował teraz przejść 5 punktów umiejętności plus dodatkowo jeszcze kolejne 4, czyli mamy 9, 11 punktów umiejętności bym potrzebował. Zastanawiam się, w jaki sposób mogę dość szybko tutaj osiągnąć te punkty umiejętności. Ale dobra, mniejsza z tym. Mamy trochę tutaj przeciwników, ale dobra. Wybierzmy sobie śledztwo. Stary znajomy, myślę, że to będzie dobra opcja. Czy on jest tutaj gdzieś w okolicy? No teoretycznie on jest w okolicy, chociaż tutaj naprawdę też korci mnie ten cały artefakt, bo jest naprawdę dość blisko nas. Już go nawet widzę tutaj w okolicy. No, dzień dobry, witam. Nie ta pani, ale dobra, to będzie szybki test. O kurwa. Dobra, właśnie miałem mówić, że mogą mi nie wyjść te rzeczy. Wy sobie panowie idźcie spać, tutaj delikatnie nikt mnie nie widzi. Mam przynajmniej taką wielką nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zobaczy. Teraz tak, sorry za moje słownictwo, ale naprawdę się delikatnie wystraszyłem tego momentu, bo jednak w dużej mierze tutaj można powiedzieć, że no, te całe Kakitem eventy są trochę wredne. Tam w ogóle coś mamy. Jestem ciekawy, co to jest w ogóle. Przepraszam, tutaj. Nie tutaj. Masim, wychodzimy stąd. No, tutaj coś mamy. Dobra, no spokojnie. Tutaj mamy jakieś większe towarzyszenie? Okay, ty, dziękuję. Teraz tak, ciebie zaraz biję. Kolejka, tego tutaj muszę wybić na nieszczęście.
żeby mi tutaj delikatnie nie przeszkadzali. Tą naszą panią delikatnie tutaj uwolnimy. Brunopis jest ubogalnego. Potrzebuję jeszcze kilka dni. Proszę, zdobędę pieniądze i wpłacę dług. Perfumy, które mam w magazynie, są ważne i nie mogę ich stracić. Błagam o zrozumienie. Dawny wzrost podatku tu się urywa. Okej. Rozmowa. I did nothing. I'm only short of coin. Business is business, but I do not have the means. Ludzie wariują na widok tych zwłok, niestety, ale dobra. To też w ogóle nic nieznaczące w chwili obecnej dla mnie. Not just for you, but for others as well. Mówię, że wszystkie kobiety w tym mieście wyglądają właśnie w ten sam sposób. We find it's hard to feel safe in Kach. I have a shipment that's late. I fear my goods and camels might have been seized by the guards. They should have arrived with some merchants bound for the Dairat Amal. If I could ask a favor, my friend, please look for them. Very well. They should be along the road that leads to the south gate of Baghdad. Ah, I might catch them at the watering hole along the southern road. Thank you, Saidi. The road beyond the south of Baghdad. Kilka rzeczy mamy. Moje pytanie jest następujące. Śledztwo, jak tutaj to wygląda? Tutaj mamy bazar, tutaj mamy zmuszeni do postoju kupcy. Okej. Okay. Czyli tutaj pewnie coś się jeszcze pojawi. Będziemy mieli jeden wątek z głowy. Tutaj za to mamy tego naszego kolegę. Dobra. Zróbmy w chwili obecnej to, jako że zacząłem już robić ten cały wątek z cami. Tutaj wdając się w to całe zabójstwo. Dlatego też udamy się w stronę oczywiście tych całych kupców. W międzyczasie poszukam sobie kogoś do ograbienia. Kurde, jakbym mógł włączyć sobie tylko i wyłącznie tego. Pada, to by było naprawdę idealnie. Ale niestety nie ma tak fajnie i tak wygodnie, bo tutaj w dużej mierze mamy te całe bumpery lewe, które też mi mogą przeszkadzać, bo niestety nie jestem w stanie kciukiem jednocześnie używać bumpera oraz w dużej mierze nie jestem w stanie tutaj. Jestem w stanie, nie mam tutaj fuck. Czy mamy gdzieś jakiegoś sklepika, gdzie mógłbym sobie uzupełnić nasze rzeczy? Gdzieś tutaj chyba powinien być sklepik, aż tylko. Czegoś tutaj w pobliżu. No, robię trzy rzeczy naraz, musicie mi to wybaczyć. Ale jeśli widzę ten cały artefakt, to naprawdę chciałbym z niego skorzystać. Ale gdzieś tutaj ktoś chyba siedział, kogo mogłem delikatnie poprosić o przysługę i komuś coś sprzedać, coś tego typu ogarnąć. Jeden w głowę. Ludzie oczywiście tutaj się zatrzymują w związku z tym całym zabójstwem moim. Ale dobra, mniejsza z tym. W razie czego coś sobie tutaj delikatnie jeszcze dorobiłem. Czy tutaj jest ktoś po prostu, kto ma, można powiedzieć, że jakieś rzeczy na sprzedaż, jakieś fajne przedmioty dla mnie? Teoretycznie mogę tych zatrudnić, ale oni mi są w chwili obecnej do niczego niepotrzebni, chociaż mogliby zrobić tutaj jakąś małą rozróbę. Boję się, że jak ich wykorzystam teraz, to w późniejszym czasie, jeśli będę potrzebował ich usług, to nic mi tutaj praktycznie nie dadzą. Okej, okay, mamy tutaj kogoś, kto może coś ode mnie kupić, a zarazem też mi sprzedać, więc... ty, panie szanowny. Sorry, że tak blisko, ale chciałbym zobaczyć pana przedmioty w sklepie. Teraz tak, szybkie uzupełnienie. Idealnie. I szybka sprzedaż przy okazji. 1300 w moim ekwipunku znajduje się tutaj rzeczy. Teraz tak, odnośnie talizmanów. To są tylko i wyłącznie chyba z tego, co mi się wydaje. To tylko i wyłącznie są zdoby. No dobra, nie musisz mi tam się aż tak bardzo kłócać koło mnie, nieszanowne. Się tutaj naprawdę nie zaciekawia. Na wszelki wypadek weźmy sobie już strzałki do ręki.
Tutaj ten cały medalion jest bardzo, 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 bardzo blisko. Okej, tylko teraz trafić tak, żeby... Zostałem trochę więcej strzałek niż tego przemowa w dużej mierze. A, dobra, najwyżej do kogoś tutaj jeszcze zajdziemy i ładujemy sobie nasze rzeczy. A teraz tak, Basim, czy ty dasz radę jakoś tutaj przejść dość szybko bez pływania? Nie dasz radę, więc w takim razie wskakuj do wody i płyń na drugą stronę rzeki. W sensie tutaj nie mamy aligatorów, czy też właśnie, jakby nie patrzeć, nie mamy krokodyli, no, tak jak to było w Originie. Dlatego też nie muszę się przejmować tym, że coś mnie w wodzie zaatakuje. Chyba nie mam, bo jeszcze nie spotkałem tutaj żadnego aligatora. Węża to jedno, ale aligator to nie sądzę. A dobra. I tak gdzieś myślę, że będę w stanie przyzwać mojego wierzchowca. W międzyczasie, czy nikt się tutaj z was nie świeci na biało, tak żebym mógł sobie coś zakupić? Chyba nie. Dlatego też podążaj do celu. Przejdź do celu. Niech sobie wierzchowiec tutaj jedzie cały czas przed siebie. A ja naprawdę będę potrzebował znaleźć jakiś dobry chwyt, tak żeby tego palca wskazującego nie nadwyrężać. Nie ukrywam, mimo że nie jest w szynie, ale boli niesamowicie. No i teoretycznie mam jakieś rzeczy. No w ogóle, Enkidu, powiedz mi jedną rzecz. Czy ty coś możesz tutaj dostrzec? No w ogóle zmieniłem troszkę też wygląd Enkidu. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie psuł rozgrywki. To są coś przeciwnicy, czy mi się wydaje? Nie, to są dzieci. Dobra. To na spokojnie. Ja coś czuję, że gdzieś tutaj po drodze może być jakaś zasadzka, z której będę potrzebował na nieszczęście użyć tych całych strzałek. Dlatego też myślę, że na razie dam sobie spokój w związku z... W związku z używaniem tych całych strzałek w chwili obecnej. Czyli już jesteśmy tutaj bardzo, bardzo blisko. Mam nadzieję, że jeśli jest jakiś kupiec tutaj, to będę mógł uzupełnić nasze towary. Teraz tak, siadamy z naszego wierzchowca przepięknego, który się praktycznie tutaj jarzy. Spokojnie, spokojnie. Skrzynka, no proszę, proszę. Tego bym się nie spodziewał, że tutaj w takim miejscu będzie skrzynka. Nikt nie odpaliłbym praktycznie z oku orła, to bym tego w ogóle nie zdobył. Ale dobra. Nikt nie chce ze mną handlować, naprawdę. Szkoda. Dobra, panie szanowny. Powiedz mi, dlaczego tutaj jest... Hej, what the fuck? Co wy się w Ojca Chrzestnego bawicie, czy co? Bo ja naprawdę tego nie rozumiem. I za tak dużymi, że... Ja rozumiem, że Włosi zrobili tutaj delikatnie takie niespodzianki. Okej, przyjrzyj się miejscu pobytu kupców, okej. Mamy oczywiście jedną łapkę, nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale dobra. Teraz tak, obejrzyj. No proszę, proszę, czyste cięcie. Czy z tobą mogę pogadać? Panie szanowny? He is claimed by Hades now. Not only do I have to worry about Baghdad's ridiculous thirst for coin, now I must be concerned about my livestock. Malaka. Rest in peace, Legum. Ej, chwila, Malaka to nie jest przypadkiem cholera po grecku? Czy wy naprawdę jesteście Grekami, czy mi się wydaje? Dobra, mimo jak tu jestem, nie omieszkam zrobić takiej rzeczy, bo oni coś mogą właśnie mieć przy sobie. A ten miał właśnie sztona kupieckiego. Ja tutaj mogę jeszcze pogadać z tym jegomościem. To się stało w ciemnej nocy. Nie mogłem widzieć dobrze, ale... Zobaczyłem kogoś.
I think. I cannot be sure. No, przyszedł ktoś, nie jesteś pewien kto. A czy ktoś może mi powiedzieć coś odnośnie właśnie... Odnośnie rzeczy. Instrukcje dla straży. Do strażników. Odbiór pieniędzy z perfum Angie. Exo... Kurwa. Passing. Mogę tą wskazówkę sobie przeczytać? Proszę. Naprawdę... Pipunek. Wchodzenie właśnie Basima na takie przeszkody mnie nieraz wynerwia. Wyzwanie. Tutaj coś mamy. Śledztwo. Czy tutaj jest jakieś śledztwo w związku z... Zobacz szczegóły. Rachunki, instrukcje dla straży. Właśnie. Egzotyczny mięs Veja. Mydlarki bąbelek. Uwaga, czy muszę wykonywać waszą pracę za was? Odetnijcie ich od dostaw, jeśli musicie, ale zdobądźcie te pieniądze. Nie zapominajcie o dodatkowym podatku dla cudzoziemców. Jeśli chcą zaznać bogactwa Bagdadu, muszą odpowiednio zapłacić. Róbcie co musicie, Al-Anka. O, proszę bardzo. Dobra, czyli już mamy wszystko. Dlatego też możemy udać się do naszego pana szanownego tutaj. Który gdzieś tutaj w okolicy się znajduje i którego nie jestem w stanie okraść. O dziwo, ale dobra. Someone is trying to prevent your arrival. La! Who? Who would do such a thing? I have no enemies, no bad blood. There could be worse fates if you continue down the road. Let me escort your crew to the gates. You would do that for us? Shukran! God bless you! Quickly! Get us away from here! Nie będziemy mieli eskorta. Dobra. Drogę, panie szanowny, drogę. Jestem ciekawy jednej rzeczy, czy... Można powiedzieć, że tutaj... Dobra, czy jak wy jesteście z Grecji, to naprawdę robi się tutaj bardzo ciekawie w dużej mierze. The Great Auction is a big event, and that meant bigger demands. So you are attending then? Attending? I only wish I had the coin to spend. No, we are just providing stock for the preparations. Dobra, przerwi. Na wszelki wypadek wolę już być gotowy. O, panowie, już widzę, co się tu chyba będzie działo w dużej mierze. Oczywiście, że tak. Dobra, strzałki. Okej, zabij. Zabij. Skrytobójstwo. Idealnie. Czy jeszcze ktoś tutaj? List od egzekucji musi znaleźć tych kupców. Jeden z nich wie, gdzie przebywam, więc musi zostać uciszony do mojego bezpieczeństwa. Zabijcie też resztę ich życiu. Nie ma, ich życie nie ma znaczenia. O ile rozumiem, powinni zmierzać do Bagdadu z zachodu. Znajdźcie ich, zanim dotrą i zameldujcie do mnie. Ci, którzy wykonają zadanie, otrzymają hojną nagrodę. O, proszę bardzo. Jakie rzeczy tutaj jeszcze mamy? Przy okazji, mój wierzchowiec, gdzie on jest? Pięknie. O, dobra. Jedziemy, panowie. Czyli któryś z nich wie coś o ich przełożonym? I przełożymy się o to boi, dlatego też w dużej mierze fajnie, że zaczynamy z questa z tej strony, bo jednak jeśli dowiemy się czegoś bardziej, to możliwe, że któryś z nich powie nam dokładnie, który mamy cel do obrania tutaj bieżynych innych podchodów. Ale nawet fajnie się układa, naprawdę te strzałki robią robotę swoją. Jestem gotowy. No chcę jeszcze pogadać tutaj delikatnie. Baghdad is not safe. Rumors swirl through the markets of merchants dragged from their stalls. Have you heard of such injustice?
Who would do this? Rumors say they targeted the Miyun, traders who are not from here. The Abbasids want a stake in all businesses. As long as there is coin, lives are secondary. The note dropped by the guards was from someone called Al-Anqa. This person is the one behind the attack. Hmm. I overheard the guards refer to the tax collector as Al-Anqa. Popatrz podatkowy, no proszę, proszę, co mi się tutaj w robinku da, będziemy bawić. Bo jak jednak jakby nie patrzeć... Sohail lives in a mansion west of Karch. Careful, friend. Nie. I doubt he works alone. Thank you, friend. Szaru to był las, a... Nie. Kurde. Jak on miał? Kurde. Jak on w ogóle miał? Nottingham. Właśnie, Sheriff z Nottingham. Al-Angar. Mamy go już, no proszę, proszę. Chociaż możemy zrobić teoretycznie jeszcze domostwo poborcy podatkowego. Przyjrzy się domostwo poborcy podatkowego. O, proszę bardzo. 1 minut, 31 minut odcinka. Czy ja się chcę w to bawić, przedłużać odcinek? Myślę, że tak. Najwyżej sobie ciachnę odcinek po prostu w połowie i podzielę go na dwie części. Teraz tak. Gdzie tutaj mamy ten całe domostwo naszego pana szanownego? Zgaduję, że ono będzie bronione spokojnie, spokojnie. W ogóle, co my tutaj mamy? Skrzyneczka. Mamy jakiś klasztor. Czy to jest coś w przeciwnicach? A nie. Więc dobra. Zrobimy tak. Ja sobie wejdę na wieżę synchronizacyjną. Zakończymy na niej odcinek, żeby tutaj nie przedłużać zbytnio. I tym całym poborcą podatkowym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. No, oczywiście, że tutaj nie wejdę, przecież to nie jest Eivor. Ani też... Pas. I ani Eivor, ani... Spokojnie, tu nic nie robię. Dobra, czy ktoś jeszcze jest tutaj? Poza tym jednym jegomościem. Idziesz spać, tutaj się tobie nic nie stanie. Ty się tam prześpi. I ona, prawda? Może i to nawet lepiej. Nie chciałbym tutaj nikogo mordować w chwili obecnej. Musimy jednak się tylko i wyłącznie tutaj dostać na górę. Samą górę tej całej wieży. I więcej mnie tutaj panowie na razie nie zobaczycie. Chyba, że przyjdzie mi jakaś jeszcze tutaj misja do wykonania. Na razie to naprawdę potrzebuję tylko i wyłącznie punkt szybkiej podróży blokować. Mogę? Nie mogę? Czy to nie tutaj? Jeszcze wyżej? Na samej górze krzyża? Oczywiście, że na samej górze krzyża. Sim. Pracuję. Okej, moi drodzy. Tym samym kończymy chwilowo odcinek. Ja sobie tutaj za chwilę nagram kolejny odcineczek, z najwyżej wlecło dwa tego samego dnia, chyba że uda się już tutaj wrzucić GTA 4 przygodę z Tonem, Baladeotonem. Dlatego też dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, hej, cześć.